Siema, siema, witajcie. Dzisiaj unboxing zrobimy wyciągarki. Wyciągarki dokładnie rzecz biorąc będzie to Husar Winch. Jak to jest zapisane ładnie na opakowaniu? Better, stronger, together. Teraz pytanie, pewnie dzisiaj, po co mi taka wyciągarka? Wyciągarka ta pójdzie do otóż tej Yamaha Grizzly. To już niestety jest brudna troszeczkę. W tej chwili jest tutaj też jest tu zamontowany Super Winch, ale ten Super Winch niestety sobie nie wiem, czy to jest podróbka, czy co, ale kurde, nie dał rady, nie ogarniał tematu, się ostatnio zagrzał. Ale trochę posłuchałem opinii na różnych stronach, a przede wszystkim opinii posłuchałem, porozmawiałem z chłopakami ze sklepu kładowanie.pl. No i bardzo zachwalają tą wyciągarkę właśnie, jeżeli chodzi o ten Husar Winch. No i dzisiaj zrobimy co? Zrobimy unboxing, a postaram się w jak najbliższym czasie zrobić takich testów, zobaczyć jak ona się sprawuje, tak? Oraz później z czasem zrobimy taki, można powiedzieć, podsumowanie po jakimś czasie, czy jesteśmy po prostu zadowoleni z tego, tak? Więc co? No to zaczynajmy do unboxingu. Dobra, no to zaczynamy. Zaczynamy rozpakowywanie. I co tu mamy w środku? Dobra. O, zacznijmy od pierwszej instrukcji, podstawy, zasady, no to ha, chociaż raz jest w pierwszej kolejności jest Polska, tak? Na pierwszym miejscu, a nie kurde jak zawsze kurde Polacy na końcu. Spodziewam się, że będzie, powinno być w miarę ładnie to wszystko rozpisane. No, czyli jak używać, jak podłączyć. No, czego nie robić, jak sprawdzać. No, czyli bardzo dużo informacji w tym jest. Oczywiście jeszcze są informacje na temat innych wyciągarek, pewnie tak. Innych wyciągarek, innej mocy, jakie są mocy. Certyfikat europejski, CE. Czyli wszystko tak jak należy, tak? Ok, no to jest jedno. Co dalej? Hak podstawowy. Forged, czyli wzmacniany. Spoko. Co tu mamy dalej? Mamy płyty pod wyciągarkę. Uniwersalna. No i co? Teraz tak, jedziemy dalej. Co tu mamy? O! Tu będzie troszeczkę ciekawe. Słuchajcie, w zestawie za chyba, żeby was nie skamać, 590 zł, tyle kosztuje na sklepie kładowanie.pl. Kupujemy wyciągarkę 3,5 tysiąca, gdzie już mamy w standardzie. Już mamy pilota, którego normalnie w większości to trzeba dokupić. Jak zobaczycie, jeśli chodzi o przekaźnik, widzę, bo już mi się bardzo podoba właśnie do pilota. Zwróćcie uwagę, że on cały jest uszczelniony. Czyli po prostu nie powinno być tak, bo z reguły te wszystkie Chińczyki, różne inne badziewia, co są na Allegro, no to są takie, że to zamontujecie, wiedzicie, wodę już to nie działa, tak? Więc tu całkiem spoko. Teraz tak, jak widzicie, konektory wszystkie tak dalej, to są zrobione, widzę, w ten sposób, że nie jesteście w stanie sobie się spieprzyć tego przy podłączeniu, czyli bardzo patologicznie, czyli w jeden sposób nie może być podłączenia. Jeśli chodzi o pilota, pilot bardzo ciekawy, bardzo mi się, powiem szczerze, spodobał, bo przypomina mi trochę o te nie z tych Dragonów, tylko przypomina mi bardziej takie Warnowski, więc bardzo ciekawe. Następnie wygląda, jakby troszeczkę był chyba uszczelniony. Cholera wie, ciekawe jest, czy troszeczkę będzie uszczelniony, ale powinien być raczej. Ciekawostką akurat tutaj, co zastosowało, z tego co wiem, to Husar Winch, to jest zrobione to, że trzeba przytrzymać 4 sekundy guzik on-off i dopiero wtedy można guziki. To jest po prostu robić takie zabezpieczenie, że nie było, że no dusicie i od razu działa, tak? Albo gdzieś lata i on wciągnie, więc też spoko patent, czyli trzeba 4 sekundy, dopiero załącza się pilot. Tak, jest spoko. Co to dalej? Śrubeczki, śrubki do montażu. O, widzę tak jak należy, czyli są, jakie są twardości. Nie ma niestety podane, ale to mam sprawdzone pod to. Oczywiście podkładki sprężające, żeby się nie odkręcało. I to mamy to. Co mamy? Następnie kable. Zobaczmy kable. Kable, jak to kable by powiedział każdy, ale uwierzcie mi, że w tych gównianych chińskich wyciągarkach
co często ludzie kupują na Allegro i tak dalej, to niestety ich kable są badziewne, się potrafią przegrzewać i dopiero problem. A tu już właśnie widzę, bardzo dużo jest tego, można powiedzieć, miedziuchy, całkiem spoko, więc powiem tak, chłopaki na pewno by się ucieszyli, kurde, na złomie. Miedziuchy całkiem spoko, to trochę to widać, czuć wagę, że trochę waży, tak? Tutaj mamy jedne kable, następne, co tu mamy dalej? A, tu mamy zaślepki, to są wszystkie do na wyciągarkę, żeby pozaczepiać i tak dalej. I na selenoid. I następnie mamy, o, mamy pilot na kierownicę. Bardzo fajnie, że jest z przedłużkami i tak dalej, że czyli można sobie go dowolnie ustawić, obkręcić, żeby nam dopasować go. Wygląda, że całkiem spoko, ładnie chodzi. Takie spoko. No i oczywiście tak jak mówię, no i zobaczcie, tak samo, tutaj jest bardzo fajnie łopatologicznie zrobione, że nie jesteście w stanie pomylić się z podłączeniem, czyli zawsze podłączycie prawidłowo. Dobra, zobaczmy dalej. To wylatuje, mara. I co dalej? Roleczki, roleczki pod linę stalową. Całkiem ładnie wykonane widzę, nawet całkiem dobrej jakości to wygląda. No i co tu teraz? O, selenoid, czyli selenoid, stycznik, przekaźnik, różnie jest to nazywane. No i tak samo widzicie, ładnie kolorami opisane wszystko, bardzo fajnie. No i następnie do podłączenia właśnie pilota wszystko, tu tak samo jest bardzo ładnie załączone tutaj, czekajcie, o, w ten sposób, żeby bardzo łatwo do podłączenia, do przekręcenia. Z tego co kojarzę, to jest chyba 200 amperowy przekaźnik. Pod wyciągarkę taką, jak tu mamy, 3500 zupełności starczy. Jak widzicie, jest uszczelnione, więc całkiem spoko. To wystarczające jest tak naprawdę pod wyciągarkę. O, co my tu mamy? O, dzięki chłopaki, składowanie.pl. No i teraz, o, trochę ciężkie. O, no trochę waży, powiem szczerze. Powiem szczerze, że wygląda nawet na całkiem duży silnik. Silnik jest całkiem spory. Co my tu mamy opisane? Moc 1,5 konia, model BST 3500, sioło ciągu 1588 kg. Teraz tak, jak to wygląda? O, co mnie interesuje, to mnie zawsze interesuje uszczelnienia, tak? Żeby to powierzchnia trochę wody też było uszczelne. Jak widzicie tutaj, już widać ładną uszczelkę jedną. Tu tak samo jest uszczelka i, a to z reguły jest uszczelnione, chociaż różnej jakości są uszczelnienia, ale to wygląda, że całkiem spoko. No i teraz druga strona z reguły nie jest uszczelniona, a tutaj już widzę, ładnie gruba, widzę uszczelka pociągnięta. I to jest jakiś silikon czy coś, tylko normalna, porządna uszczelka. Więc to powinno trochę posłużyć. Jest to przykładnia chyba z tego co wiem, będzie trójplanetarna, bo już widzę całkiem korpus duży, więc powinno być całkiem spoko przełożenie. Co dalej? Spojrzymy od dołu. Czysto wyciągarka mamy tak, że mamy korpus i potem są takie podkładki wsuwane, a tutaj mamy po prostu odwiert i tak dobrze widzę. Ta na samym końcu jeszcze takie, nie wiem czy będziecie to widzieć, na końcu jest takie zabezpieczenie. Że po prostu wyciągarka tutaj nie puszczała dalej, chyba widzę. Znaczy nie wyciągarka puszczała, tylko żeby śruba się nie odkręcała, więc okej. No i co, lina stalowa? No ja akurat zwolennikiem liny stalowej nie jestem. Tego lina stalowa wyleci i wrzucimy, tutaj jest syntetyka, tak? Jeśli chodzi o załączanie, no to teraz wiadomo, no to ładnie chodzi, ale w miarę widzę, to jest ładnie spasowane jest tutaj, że nie ma wielkiej szpary, więc błoto jakieś super nie powinno się dostawać. No, całkiem ładnie to chodzi. No, powiem tak, ja biorę to w ręce, powiem wam, trochę to waży, ta wyciągarka. Nie jest jakaś super lekka, ale inaczej, no waga musi wybrać się po to, żeby po prostu, wiadomo, lina swoje waży, ale też z jakości, tak, no bo jak grubsze materiały są tak dalej, no to potem niestety ta waga też idzie w górę, tak? Musi mieć dobrej jakości. No co? Na razie to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i co, subskrybujcie i lajkujcie. Zostawiajcie w komentarzu, może ktoś z was już miał. I sobie może wy też powiedzieć, co na temat ich użytkowania, czy jak miał jakieś problemy, czy nie. Albo po prostu ktoś może zachwalacie ją, tak? Ja na pewno będę starał się ją jak najszybciej zamontować właśnie do Yamaha Grizzly. Jak zamontuję, to zrobimy filmik. Jak pod obciążeniami pracuję, tak? Jak hałasuje silnik, jak szybko zwija i tak dalej. Postaram się coś ciekawego z tego wyrzeźbić.
No co, trzymajcie się. Cześć.